Siemanko, z tej strony Seatrox, witam was bardzo serdecznie moi drodzy w kolejnym, dosyć nietypowym odcinku na moim kanale, w którym porównamy dwie niby podobne, ale tak naprawdę zupełnie inne przedmioty. Mowa tutaj o elektrycznej, wypasionej hulajnodze Xiaomi Mia wartej 1799 zł, którą porównamy ze zwykłą, klasyczną, standardową hulajnogą, za którą dałem niecałą stówę. To porównanie może wydawać się trochę absurdalne i w sumie faktycznie takie będzie, ale chciałem wam pokazać, jak bardzo dwa teoretycznie podobne przedmioty mogą się od siebie różnić. Hulajnogę elektryczną już od dłuższego czasu chciałem przetestować, ale niestety do tej pory nie miałem takiej okazji. Na szczęście XCOM, z którym od dłuższego czasu współpracuję, ma w swojej ofercie elektryczną hulajnogę Xiaomi Mia. Co ciekawe, Xiaomi robi nie tylko telefony. I na moją prośbę XCOM taką właśnie hulajnogę mi podesłał. Wielkie dzięki XCOM za to, ja tą hulajnogę już wstępnie testowałem, także wiem, jak się na niej jeździ. Powiem wam szczerze, że hulajnoga jest niesamowita. Wszystko zaraz oczywiście zobaczycie, ale taka hulajnoga może być dobrym prezentem na przykład z okazji zbliżających się komunii. Jeżeli będziecie chcieli widzieć na moim kanale więcej tego typu filmów, w których porównywałbym dwa niby takie same, ale tak naprawdę zupełnie różne przedmioty, jeden najtańszy, jaki uda mi się znaleźć, a drugi no znacznie droższy, który oferuje znacznie więcej, szczególnie jeśli chodzi o różne gadżety, to koniecznie zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, bo jeżeli pojawi się tutaj powiedzmy 12 tysięcy lajków, to nagram kolejny film z porównania może jakichś dronów? To jeszcze jest do ustalenia, także zobaczymy. Zaproponujcie w komentarzach, co chcielibyście, abym porównał. Zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów, a ja tymczasem się przymykam i przechodzimy, moi drodzy, do dzisiejszej rywalizacji. Hulajnogi będą ze sobą rywalizowały w różnych konkurencjach, za które będą otrzymywały punkty. Za każdą konkurencję będzie możliwość zdobycia jednego punkta, a hulajnoga, która na koniec odcinka będzie miała więcej punktów, po prostu wygrywa. W pierwszej konkurencji zmierzymy łączny czas unboxingu oraz pierwszego złożenia każdej hulajnogi, no i zobaczymy, którą uda się złożyć szybciej. Unboxingi rozpoczniemy od elektrycznej hulajnogi Xiaomi, od której karton, jak widzicie, ledwo zmieścił mi się w kadrze. Żeby było sprawiedliwie, odmierzanie czasu unboxingu oraz pierwszego składania hulajnogi rozpocznę dopiero po zdjęciu całej folii bąbelkowej. Robię to dlatego, że na drugiej hulajnodze folii bąbelkowej w ogóle nie ma, no i chciałbym, żeby po prostu to porównanie było w miarę sprawiedliwe. Okej, wszystko chyba gotowe, także odpalamy stoper i rozpoczynamy unboxing elektrycznej hulajnogi. No dobra, ale czas teraz sprawdzić, jak szybko uda mi się wypakować i po raz pierwszy złożyć zwykłą, klasyczną hulajnogę. W przypadku tej zwykłej, klasycznej hulajnogi, jak widzieliście, unboxing oraz pierwsze złożenie trwało znacznie krócej i szczerze wam powiem, że można byłoby to zrobić jeszcze szybciej, gdybym miał do tego warunki, ale w sumie nie ma się co dziwić. No, hulajnoga elektryczna Xiaomi jest trochę bardziej skomplikowana, ma ona trochę więcej rzeczy w tym swoim dużym, początkowym kartonie. I czy to minus, czy to nie minus, nie będziemy tego teraz oceniali, oceniamy fakty, a faktem jest to, że hulajnogę klasyczną udało nam się złożyć po prostu szybciej. Zanim przejdziemy do kolejnej konkurencji, to jedna bardzo ważna informacja. W trakcie montowania tego filmu dostałem informację od XCOMu, że niestety hulajnoga elektryczna Xiaomi w kolorze czarnym została wyprzedana. Ja wiedziałem, że hulajnogi elektryczne schodzą jak ciepłe bułeczki, bo jazda na nich, jak zresztą sami za chwilę się przekonacie, to czysta przyjemność, ale nie spodziewałem się, że aż w takim tempie. Na szczęście w sklepie XCOMu dostępna jest identyczna hulajnoga Xiaomi, tyle tylko, że zamiast w kolorze czarnym, to w kolorze biało-szaro-czarnym, który, szczerze wam powiem, chyba jest jeszcze ciekawszy. Jeżeli jednak ten kolor by wam nie odpowiadał, to XCOM specjalnie dla was, dla widzów mojego kanału, przygotował specjalną promocję, która potrwa do 27 kwietnia do godziny 20:00 i w której to wraz z kodem rabatowym Seatrox pisanym przez 0 dostaniecie 15% zniżki na hulajnogi elektryczne Ninebot by Seagway, do których link macie w opisie. Jeżeli natomiast ani hulajnoga elektryczna Xiaomi, ani hulajnogi Ninebot by Seagway dostępne w promocji nie będą was przekonywały, to w opisie wklejam wam także trzeci link, w którym będziecie mieli listę wszystkich hulajnóg elektrycznych dostępnych w XCOMie.
W drugiej konkurencji ocenimy wygląd każdej z tych hulajnóg, no i zobaczymy, która hulajnoga za tę konkurencję otrzyma dodatkowy punkt. Zacznijmy może od elektrycznej hulajnogi Xiaomi, która jak widzicie przyszła do mnie w czarnym kolorze z czerwonymi dodatkami. Kierownica, jak widzicie, jest dosyć prosta, niestety nie ma tutaj żadnego wyświetlacza, ale wszystko jest wykonane w naprawdę dobrym stylu. No dobra, skoro wiemy już, jak wygląda hulajnoga elektryczna Xiaomi, to sprawdźmy, jak dokładnie prezentuje się zwykła, klasyczna hulajnoga. Jeśli chodzi o zwykłą, klasyczną hulajnogę, to żadnych zaskoczeń tutaj być nie powinno, jest to po prostu hulajnoga, którą każdy z nas zna i którą na pewno każdy widział. Jeśli chodzi o podsumowanie, to raczej nikogo nie zaskoczy to, że w tej konkurencji wygrywa hulajnoga elektryczna Xiaomi. Wygląda ona po prostu znacznie lepiej od tej zwykłej, taniej hulajnogi, ale myślę, że to również nie powinno być jakieś duże zaskoczenie. Skoro konkurencję z wyglądem mamy już za sobą, to czas przejść do konkurencji, w której porównamy jakość wykonania. Zaczniemy sobie standardowo od hulajnogi elektrycznej Xiaomi, bo do tej hulajnogi miałem pewne obawy. Hulajnoga produkowana jest w Azji i bałem się, że jakość wykonania no niestety będzie pozostawiała wiele do życzenia, ale na szczęście tak się nie stało. Hulajnoga jest bardzo dobrze wykonana, jest bardzo precyzyjnie złożona, no i co ciekawe, jest ona stworzona z naprawdę dobrych materiałów. Jeżdżąc na tej hulajnodze, czuć, że jest ona bardzo dobrze i starannie wykonana, ale sprawdźmy, jak to będzie w przypadku zwykłej, klasycznej hulajnogi. Zwykła hulajnoga wykonana jest ze znacznie gorszych materiałów i to, co jest ciekawe, to to, że jak do mnie przyszła, to była już niestety porysowana. Jak widzicie, w przypadku zwykłej hulajnogi, no niestety jakość wykonania była już na znacznie gorszym poziomie, ale to również prawdopodobnie dlatego, że ta hulajnoga jest mniej więcej 18 razy tańsza od hulajnogi elektrycznej. Tak czy inaczej, w dzisiejszym odcinku oceniamy fakty. Faktem jest to, że niestety hulajnoga klasyczna przyszła do mnie w o gorszym stanie od razu na początku, no i po prostu jest ona zrobiona z gorszych materiałów. Czwarta bardzo istotna konkurencja z punktu widzenia codziennego użytkowania hulajnogi to konkurencja, w której porównamy ich wagi. Zanim przejdziemy do samej wagi, to pokażę wam może, jak te hulajnogi można złożyć, bo dzięki temu, że są one składane, w bardzo łatwy sposób można je podnosić i przenosić między różnymi miejscami. Jak już pewnie się domyślacie, zwykła, klasyczna hulajnoga jest znacznie lżejsza od hulajnogi elektrycznej. Dokładnej wagi wam nie podam, bo niestety nie mogłem tego znaleźć, ale zwróćcie uwagę, że podnoszę ją najmniejszym palcem. Jeśli chodzi o hulajnogę elektryczną Xiaomi, to tutaj czuć, że hulajnoga już swoje waży. Hulajnoga waży dokładnie 12,5 kg i jak widzicie, można robić nią spokojny trening. Punkt za wagę trafia oczywiście na konto zwykłej, klasycznej hulajnogi, która jest o wiele lżejsza od hulajnogi elektrycznej. W sumie nie ma się co dziwić, bo hulajnoga elektryczna swoje ważyć musi, tym bardziej, że ma ona dość duże baterie, że ma ta hulajnoga różne zaawansowane systemy, które no niestety siłą rzeczy swoje ważyć muszą, ale tak jak mówiłem, oceniamy fakty. Faktem jest, że hulajnoga zwykła jest lżejsza, więc za to dostaje plus jeden punkt. Skoro wagi hulajnóg mamy już omówione, to czas przejść do piątej konkurencji, w której porównamy maksymalne obciążenie, jakie może znajdować się na hulajnodze. Hulajnoga elektryczna Xiaomi jest znacznie większa od zwykłej, klasycznej hulajnogi, no i maksymalne obciążenie również musi być większe i w tym wypadku wynosi 100 kg. Hulajnoga klasyczna ma za to w papierach napisane, że maksymalne obciążenie to 80 kg. Tutaj raczej zaskoczenia być nie powinno. Hulajnoga elektryczna ma obciążenie do 100 kg, hulajnoga zwykła do 80 kg, przynajmniej ta, którą ja posiadam, także punkt trafia dla hulajnogi Xiaomi. W szóstej konkurencji w dzisiejszym odcinku ocenimy dodatkowe wyposażenie każdej z tych hulajnóg. Zaczniemy od hulajnogi elektrycznej Xiaomi, która poza tym, że ma ręczny hamulec, to ma także wbudowany system EABS. Dzięki temu systemowi droga hamowania jest znacznie krótsza i hamując faktycznie czuć, że ten ABS działa. Poza tym hulajnoga posiada światło LED-owe z przodu, światełko z tyłu informujące o hamowaniu, stopkę, dzięki której możemy naszą hulajnogę postawić w pionie, oraz dzwonek, który czasami się przydaje. Jeśli chodzi o klasyczną hulajnogę, to jedyne, co mogłem wrzucić do tej konkurencji, to te oto, jak widzicie, składane rączki. Rączki można złożyć tak, żeby łatwiej było hulajnogę przewieźć. Niestety hulajnoga nie posiada nawet stopki, także jeśli chodzi o dodatkowe wyposażenie, no to szału niestety nie ma.
No dobra, czas więc na konkurencję, w której wreszcie pojeździmy trochę na tych hulajnogach, bo w siódmej konkurencji w dzisiejszym odcinku sprawdzimy prędkość maksymalną każdej z nich. Okej, na pierwszy ogień pójdzie hulajnoga Xiaomi, która jak widzicie jest już przygotowana do startu. Tam mamy wyznaczoną prowizoryczną linię, od której zaczniemy i przy której skończymy przejazd. Będę jechał zaraz w tamtą stronę i z powrotem i na tym odcinku postaram się wykręcić możliwie jak najwyższą prędkość. Okej, jak widzicie na telefonie mam ściągniętą specjalną aplikację, za pomocą której zmierzymy maksymalną prędkość naszego przejazdu. Tutaj aplikacja kolorem niebieskim będzie na bieżąco pokazywała nam naszą aktualną prędkość, ale po przejeździe w tym miejscu będziemy mogli zobaczyć, jaka jest średnia prędkość, tutaj maksymalna prędkość, niżej czas przejazdu, a po prawej stronie od czasu przejazdu łączny pokonany dystans. Okej, a więc jak widzicie, maksymalna prędkość, z jaką się poruszałem, to 25 km na godzinę. Okej, a więc jak widzicie, prędkość maksymalna, z jaką jechałem na zwykłej hulajnodze, to 22 km na godzinę. Powiem wam szczerze, że może gdyby kółka były większe, to udałoby się do tych 25 km na godzinę dobić, ale naprawdę odpychałem się najmocniej jak tylko potrafię. No i jak widzicie, niestety hulajnoga elektryczna i tak z moimi nogami wygrała. Na wyniki tej konkurencji najbardziej czekałem, bo szczerze mówiąc zastanawiałem się, jak szybko faktycznie hulajnoga elektryczna pojedzie. Jak widzieliście, pojechała o 3 km na godzinę szybciej od klasycznej hulajnogi i przysięgam, że robiłem wszystko, żeby klasyczna hulajnoga dostała tutaj punkt. Niestety, moje nogi nie pozwoliły mi już jechać szybciej. Gdyby były większe kółka, gdyby hulajnoga może była troszkę większa, to do tych 25 km na godzinę udałoby się dobić. A tak, no to punkt trafia na konto hulajnogi elektrycznej. Znacie już prędkość maksymalną tych hulajnóg, ale czas teraz sprawdzić, jak te hulajnogi poradzą sobie z jazdą w lekkim terenie. Okej, chyba udało się znaleźć idealną dróżkę do przeprowadzenia kolejnego porównania. Jak widzicie, dróżka może nie jest jakoś bardzo ekstremalna, ale pamiętajcie, że będziemy próbowali przejechać przez nią na hulajnogach. To, z czym hulajnogi mogą mieć problem, zaczyna się tak naprawdę dopiero tutaj, bo zwróćcie uwagę, ile tutaj jest gałęzi. Jeśli którakolwiek z tych hulajnog, tak to się chyba odmienia, przejedzie tą dróżką, to powiem wam szczerze, że naprawdę mocno się zdziwię. Okej, wszystko przygotowane. Za chwilę spróbuję tą hulajnogę rozbujać do 5 km na godzinę, wtedy włączyć ten silnik elektryczny, no i zobaczyć, jak to wszystko tutaj nam wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Zapowiada się, że hulajnoga raczej powinna sobie z tym poradzić. No i co? Chyba możemy zaczynać. Okej, jak widzicie, hulajnoga tak naprawdę radzi sobie bez najmniejszego problemu. Okej, o ile z poprzednią hulajnogą było łatwo, bo tam mieliśmy, słuchajcie, napęd, który tak naprawdę zastępował nasze nogi, to w przypadku zwykłej hulajnogi może być problem z odpychaniem się od tego podłoża, ale spróbujemy, zobaczymy. Tu
Tutaj przyznam się, że dość długo zastanawiałem się, jak przydzielić punkty, bo obie hulajnogi faktycznie w tym terenie sobie poradziły. Faktem jest, że hulajnoga elektryczna radziła sobie lepiej, bo nie było tam mowy kompletnie o jakimś spadaniu z hulajnogi. Jeździło się tam naprawdę bardzo płynnie, bez żadnego stresu. No a w przypadku hulajnogi klasycznej faktycznie dało się przejechać, ale jak widzieliście, no wyglądało to trochę gorzej. W związku z tym obie hulajnogi otrzymują ode mnie po jednym punkcie za to, że w ogóle po tym terenie dały radę przejechać. Natomiast hulajnoga elektryczna Xiaomi dostaje dodatkowe pół punkta za to, że radziła sobie no znacznie lepiej. Jeśli chodzi o punktację w tej konkurencji, no to chyba nie ma się nad czym zastanawiać. Frajda z jazdy na hulajnodze elektrycznej jest o wiele większa niż frajda z jazdy na zwykłej klasycznej hulajnodze, bo szczerze wam powiem, że jeżdżąc na hulajnodze elektrycznej czuję się trochę jak młody Bóg. Jazda tą hulajnogą to po prostu czysta przyjemność, nie ma tutaj mowy o żadnym zmęczeniu, nie ma tutaj mowy o żadnym strachu, jest to bardzo dobra zabawa i jeżeli tylko będziecie mieli okazję, to koniecznie spróbujcie, bo gwarantuję wam, że jak pierwszy raz na nią wejdziecie, to przez najbliższe kilka godzin nie będziecie mieli ochoty z niej schodzić. I na tym, moi drodzy, kończymy dzisiejszy materiał. Jak widzieliście, hulajnoga elektryczna Xiaomi wygrała. Tak naprawdę nie ma się co dziwić, bo jest to hulajnoga po prostu znacznie lepsza od hulajnogi klasycznej. Chociaż jak widzieliście, hulajnoga klasyczna w niektórych przypadkach ma przewagę nad tą elektryczną. Tak czy inaczej, zagłosujcie w tej oto karcie, na ile w skali od 1 do 5 oceniacie hulajnogę elektryczną Xiaomi. Ja powiem wam szczerze, że się zakochałem, mam ochotę jeździć na niej ciągle. Zaraz idę jeszcze trochę na niej pośmigać, póki jeszcze jako tako jest jasno. Chociaż nawet jak będzie ciemno, to ma ona lampki, więc to też nie jest problem. Ale wam póki co bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli chcielibyście kupić taką hulajnogę albo dla siebie, albo na przykład dla jakiegoś rodzeństwa, które ma w najbliższym czasie komunię, zerknijcie do opisu, bo tam macie link do sklepu X.com, pod którym macie również wszystkie dokładne informacje dotyczące tej hulajnogi. Z mojej strony to było na tyle. Życzę wam wszystkim udanego dnia. Trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku na moim kanale.